Rozmowa Polskiego Radia 24. Dawno nie widziana, proszę państwa, w studiu ani radiowym, ani telewizyjnym. Mirosława stachowia Króżecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią poseł, witam państwa. Dzień dobry. Ho, 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 widziała pani tego człowieka, czy nie? Nie. Nie? Nigdy? Tego ho, ho, ho? Nie? nie. No, a co święty Mikołaj mówi? Ho, ho, ho? No, taki amerykański trochę. Nie. Nie? nie. A kiedy pani przestała wierzyć w Mikołaja? No nie pamiętam, ale właściwie tak prawdę powiedziawszy cały czas wierzę. Tak? Oczywiście. Ale on jest jakoś tam z jakiejś opcji politycznej, czy on jest apolityczny całkowicie? No ja no myślę, że apolityczny wierzę. To jest taki dzień, który przywraca, myślę, nie tylko dzieciom, ale również dorosłym taką, mówiąc zupełnie poważnie, radość, nadzieję, chwilę przyjemności, frajdy, wspomnienie dzieciństwa, przede wszystkim to przesłanie żeby tym mniejszym, słabszym, biedniejszym, potrzebującym wsparcia pomagać nie tylko w tym dniu, ale przez cały a jaki rok. Prezent Ważne by pani, przesłanie. A jaki prezent by pani dedykowała czy nawet osobiście zaniosła kolegom z platformy obywatelskiej? Program Albo przynajmniej w sensie... No, czasami muszę przyznać, że, że mam taką pokusę, bo ja marzę o tym, a rok wyborczy już właściwie Ale się rozpoczął. Program, program, o którym byśmy mogli w końcu porozmawiać. No, żebyśmy zeszli z takiej agendy agresji prawda, i, i ataków i żebyśmy mogli podyskutować o tym, co dla Polaków ważne. Wymienić się propozycjami, poglądami na te różne zagadnienia, które są istotne. Tego pragnę, więc naprawdę jestem gotowa ich w tym wspierać. Na początek mogę kupić zeszycik, w którym go w końcu zapiszą. No to pani pisze. W takim razie od razu na pierwszej stronie i wężykiem. Odsunąć PiS od władzy. No i to jest właśnie brak programu. No a jeżeli na przykład koledzy z Platformy Obywatelskiej tak w listach do świętego Mikołaja sobie je zażyczyli i napisali, no to co wtedy? To myślę, że i święty Mikołaj nie posłucha. O! No czyli trzeba jednak się troszkę partyjny, jednak wysilić. Wie pan, trzeba się trochę wysilić. No nie wiem, jaki u pana był zwyczaj u słuchaczy święto Mikołajowy, ale w moich stronach były takie wielkopolskie tradycje, czyli trzeba było wieczorem przygotować buty, najlepiej duże kozaczki, prawda, żeby się dużo tych słodyczy i prezencików zmieściło, a więc jednak jakiś wysiłek trzeba było włożyć na wieczór przed przybyciem świętego Mikołaja, więc. Więc tu też trzeba włożyć odrobinę wysiłku, a zupełnie poważnie mówiąc naprawdę, warto dla Polaków, po to jesteśmy, po to nas wybrano. Taką mamy rolę. Rozmawiajmy o konkretach, o propozycjach, o programach. No to po program prostu Platforma... tego oczekują i naprawdę na spotkaniach takie sygnały płyną z różnych stron. Więc z mojej strony ja deklaruję i będę się starać, aby ten rok wyborczy jednak był pod hasłem merytorycznych propozycji. Nie wykluczone, że rąbka tajemnicy tego programu wyborczego Platformy Obywatelskiej uchylił kilkadziesiąt minut temu pan poseł Kulasek z Nowej Lewicy, który powiedział o tym, że Platforma, i to jest warunek wejścia Nowej Lewicy do koalicji z Platformą Obywatelską, będzie musiała wrócić emerytury ubeckie. No właśnie. No No i jakże mam to skomentować? No dla mnie to jest no tak by no, sami sobie piszą program. Jeżeli z takimi propozycjami pójdą do wyborców, to nie sądzę, żeby przyniosło im to dużą popularność i poparcie, ale to jest oczywiście ich sprawa. Ja uważam, że jest naprawdę wiele tematów w trudnym czasie, po trudnym czasie, po pandemii, w czasie wojny, naprawdę mamy wiele, wiele tematów i zagadnień, kto, o których warto rozmawiać z Polakami, pisać na ten temat programy. Możemy się w, różnić i, i o tym dyskutować, ale takie właśnie zawijanie. Wisły, powrót do czegoś, co było, obiecywanie jakichś dziwnych rzeczy, jak powrót do emerytur, które w mojej ocenie kategorycznie jasno powtórzę powtarzam i mówiliśmy o tym, powinny być zabrane i będziemy to stanowisko w czasie kampanii wyborczej na pewno podtrzymywać. No strachy, na lachy nie warto. To dalej będę to kontynuował, kontynuował wątek Mikołajowy, bo on jest niezwykle <laughs> ważny. Pani z Wielkopolski pochodzi, mieszka na no, do... nie, no nie do końca. Zwyczaje były Wielkopolskie, bo mój tato był z Wielkopolski, natomiast mama to. To Wołyń. Także trochę się te tradycje świąteczne zwłaszcza różnią, mieszają, pięknie no prawda, był? Był, uzupełniają. był Mikołaj czy był Gwiazdkarz? Nie, no, 6 grudnia był Mikołaj, natomiast Boże Narodzenie, na Boże Narodzenie prezenty przynosiły aniołki i gwiazdki. O, pięknie. No, tak Ładnie. to wyglądało. Czy w takim razie nasza reprezentacja narodowa piłki nożnej, A? rzecz jasna, powinna dostać od Mikołaja premię w wysokości 30 milionów złotych? Myślę, że nie. Nie, nie forma premii, nagrody za, za granie w takim wymiarze, że oto prawda wracają. Dziękujemy bardzo, dostajemy pieniądze. Myślę, że jest to i powinno być to okazją, i zdaje się, że tak właśnie też to rozumie z rząd i sam premier Mateusz Morawiecki, że musimy i warto rozmawiać o tym, no bo po raz kolejny niestety zawody obnażają znowu jakieś słabości, braki i, i, i warto jednak marzyć, i, i, i żeby do tych marzeń dążyć, i je spełniać, również planować tą politykę sportową także. A więc warto inwestować w sport, warto myśleć o tym, żeby sport wspierać finansowo, żeby, żeby zwłaszcza młodzi ludzie, młodzież i dzieci jak najszybciej były zaopiekowane, mogły w nim uczestniczyć. Więc propozycja utworzenia Funduszu Wsparcia dla, dla Rozwoju Sportu, tak. Natomiast bezpośrednie premie dla y, piłkarzy. Myślę, że nie, i myślę, ale że ten pogląd no? podziela. z grupy z drugiej myślę, strony. Myślę, że się ten pogląd pierwszy podziela po też, podzielają lata. też Polacy, ale powiem też, dlaczego to może być moim zdaniem, kontrowersyjne, no bo akurat piłkarze i, i piłka nożna to sport, który w tym wymiarze indywidualnym niesie za sobą duże profity finansowe. Natomiast jest wiele takich, w których tego właśnie brakuje. Więc myślę, że naszym zadaniem, tych, którzy jakoś aspirują polityce, aspirują do kreowania również tej polityki. I musimy pamiętać o tym, żeby to także było, było sprawiedliwe. Posłucha, żeby wspierać troszeczkę... wszystkich, a nie tylko piłkę no, nożną. No tak, ale to się tak nie da do końca. Wie pani, wszystkich wspierać i to jeszcze pojednakowo. Z całym szacunkiem dla różnych grup zawodowych, ale na pewno lekarze, z całym szacunkiem dla no lekarzy, nie zagrają tak, jak reprezentacja, która żyje właśnie z kopania piłki i kopie tę piłkę, czy w polskich klubach, czy klubach zagranicznych. No, no i? No, no, i zmierzam do tego, że na przykład podczas meczu z Arabią Saudyjską, to byśmy wszystko im dali, tak? Mecz się zakończył, przegrali, bo przegrali finalnie z Argentyną, no to byśmy już im nic nie dali. No, to takie trochę nie fair, no. Żeby była sprawa jasna, ja nie jestem fanem piłki nożnej. Nie wiem, czy fer, czy nie fer. Wyrażam swój pogląd, zapytał mnie Pan, czy, czy tak to powinno być zakończone i takie powinny być podziękowania za, za tę walkę, która w tym sezonie i na tych mistrzostwach się odbyła. Powtarzam, warto pomyśleć o premii, o wsparciu, natomiast nie za bardzo ja bym szukała takiego rozwiązania w, w sprawie premii i nagród, że, że byłoby to dosłownie wydanie pieniędzy na konkretne nagrody indywidualne dla ludzi. Oni piłki, żyją z kopania piłkarzy. Piłkarzy. piłki, tak? Jak, no, nie ale wiem, nie chyba żyje żyją. Z naprawy butów na panie przykład. redaktorze, tak no chyba nieźle żyją, żyją. No, nie żyją. Zresztą, no, jeśli tak, jeśli tak, ja rozumiem spontaniczność, nasza radość i wszyscy kibicowaliśmy, przeglądaliśmy się temu, ale niech to będzie dobrym momentem, żeby jednak rozmawiać o tym, jak rozwiązywać tego rodzaju sytuacje, również wsparcie i być może premie również indywidualne, nie tylko w piłce nożnej, ale również w innych sportach na przyszłość i żeby, żeby to było jakoś po prostu uregulowane, żeby była i przyświecała temu jakaś myśl, strategia, którą będziemy po prostu konsekwentnie wdrażać, kontynuować. Myślę, że spontan, spontan i spontaniczne decyzje w tej sprawie to też niekoniecznie. Koreańskie czołgi armato dziś dotarły do Gdyni. O! No, i wspaniale. no nie wspaniale. Ja Dlaczego? właśnie nie jestem takim huraantem. entuzjastą, optymistą. Ja bym się cieszył, gdybyśmy stalową wolę rozbudowali a, na no przykład tak. i gdybyśmy sobie to budowali i tworzyli tutaj na miejscu, a nie kupowali z zewnątrz. Tym bardziej, że podwozie notabene to jest właśnie koreańskie, natomiast cała reszta to jest już polska. No tak, tu w tej sprawie się z panem zgodzę, ale jakby polityka, czy, czy ta gałąź gospodarki związana z, z produkcją broni, to też jest gałąź, którą rozwijamy, wspieramy w tej sprawie, jak pan wie, też były zaległości, podobnie jak w ogóle z inwestowaniem w wojsko i w armię. No i te zaległości konsekwentnie nadrabiamy. Niestety wojna na Ukrainie, niestety ona jest i dzieje się na naszych oczach. Dzielni Ukraińcy się bronią, ale ona oczniła nam jedną rzecz, że to wsparcie polskiej armii musi być jeszcze szybsze i jeszcze, jeszcze droższe. No, po prostu musimy się uzbroić, ten sprzęt musi być dobry, nowoczesny i musi być szybko. A więc oczywiście zgadzam się z panem. Warto oczywiście wspierać również tą gałąź gospodarki inwestować, abyśmy sami mogli produkować dla siebie broń, ale to też wymaga czasu, a sam pan sobie zdaje sprawę, myślę, że słuchacze też, że tego czasu mało i musimy korzystać z każdej możliwości, żeby nasza armia polska była uzbrojona i że Abyśmy po prostu byli w stanie w razie zagrożenia bronić się sami. Czy to będą czołgi i karabiny wyprodukowane w Polsce, czy zakupione, po prostu musimy je mieć. Dzisiaj Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, mówi, że no to fajnie, że zrobiliście te zakupy, tylko szkoda, że tak późno. Nie, no bardzo lubię te mądrości wypowiadane przez kolegów z opozycji, więc w takim razie jeśli pan pozwoli dosłownie trzy najważniejsze fakty w postaci, w postaci konkretnych, konkretnych liczb na przykład. No, w likwidacja w likwidacja jednostek wojskowych zwłaszcza na wschodzie Polski była faktem w czasach platformy obywatelskiej i koalicji z PSL-em. Jeśli chodzi o nasze rządy, to mamy utworzenie pięć kolejnych jednostek wojskowych na Ścianie wschodniej. Gdy idzie o budżet dla polskiej armii, no to w 2023 mamy szansę osiągnąć 3% PKB, w sumie 130 miliardów złotych. Na przyszły rok jest zaplanowane 98 miliardów złotych, plus jeszcze środki około 30-40 miliardów na zakupy uzbrojenia dodatkowo. No to są konkrety. I liczebność wojska, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, w czasach rządu POPSL 100 tysięcy, w naszych czasach, dziś w tym roku, mamy już. 145 tysięcy i plany, aby w przyszłym roku zwiększyć liczebność armii o 20 tysięcy, nie wliczając w to Wojsko Obrony Terytorialnej. To są konkrety, to są, to są naprawdę działania bardzo konkretne, szybkie, wymagają inwestycji, wymagają środków, robimy to konsekwentnie. A ta krytyka, prawda, 140, że, za, że za powoli, że za wolno, że coś, no, no prosta odpowiedź, no to 140, trzeba było nie likwidować 140, polskiej armii, 140, trzeba było nie likwidować 20, jednostek wojskowych. Panie redaktorze, nawet patrioty mogliśmy mieć, a ich nie przyjęliśmy w 2011 roku. Bo to przypomnę, były Przypominam. No, no, no właśnie, no właśnie. No właśnie, dlaczego my no. wtedy tych patriotów nie Ale To wzięliśmy. nie jest pytanie do mnie. ale w ogóle tego pytania nie było w przestrzeni publicznej przez lata. No właśnie. No właśnie, dlaczego no, go nie było? No to ja, panie redaktorze, bardzo proszę, na pewno będzie pan miał okazję zapytać kolegów z Platformy Obywatelskiej o to. Chętnie również usłyszę No dobrze, odpowiedź. To teraz wspólnie liczymy. 140 tysięcy plus 20 to jest 160, tak? Tak jest. A armia, ponoć liczebność ma wynosić 300 tysięcy. I tak patrzę i słucham, to za bardzo się ludzie nie garną do wojska teraz. Garną się. A, nieprawda, panie redaktorze. No to gdyby się garnęli, to już byśmy mieli 300 tysięcy towarów. Nie, no ale to właśnie porównuje, porównujemy te liczby, garną się. Yy, zwłaszcza moim zdaniem naprawdę możemy wszyscy patrzeć z dumą na obronę terytorialną, bo myślę, że nie ma w Polsce człowieka, i spoglądam na pana, bo ciekawa jestem, czy pan też yy, takiego zna, spośród swoich znajomych, ludzi, których po prostu pan spotyka, zna, koleguje się, spędza czas, czy wśród tych osób również w naszym wieku nie znaleźli się tak, Tacy, który, którzy po prostu jednak zdecydowali się, żeby do e, obrony terytorialnej wstąpić. To się dzieje, to ma miejsce i, i to jest naprawdę fantastyczne. Zresztą na ścianie wschodniej statystyki mówią, że, że ten trend jest jeszcze silniejszy, tak, że prawda. jest jeszcze więcej. Ja jestem dumna, że we Wrocławiu na zachodzie również to ma miejsce. Mirosława stachowiak króżaczka bardzo dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.